dobry. Dzień dobry, Agata. Agata, no proszę bardzo, krótkie, ale bardzo dobrze, 3 literki, a są oczywiście w tym imieniu i 50 zł wędruje do pani. Nie, 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 ja nie, nie, ja chowam tablicę, słuchaj, zobacz jak słabo idzie, ja tutaj nie będę stała 10 minut jak wariatka, nie ma takiej możliwości. Poproszę o pokazanie kolejnej zagadki. Panie reżyserze? Halo? Nie, 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 Piotrek, nie, ja ci mówię, to jest bez sensu, zobacz, że to nie szło, nie dawaj, dawaj kolejną zagadkę, nie, tablicy już nie gramy, dawaj kolejną zagadkę, poproszę cię, proszę cię. No? No dawaj, no, szybciutko. No dawaj, no proszę cię, Piotruś, no nie rób tego. Piotruś! Ja tej tablicy tu nie wciągam, nie. Proszę cię, daj kolejną zagadkę. Obrazki jakieś. Piotrek, nie, no proszę cię, no. 100 zł dałeś. Słuchaj, nie, ja za mniej niż 1000 zł nie gram tej zagadki. I 10 chwil i kończymy, za 10 chwil znika zagadka. I jak się zgodzisz, okej. Okay. No tak, ale... No dobra, no. Wiesz co? Myślałam, że się nie zgodzisz. No bo bez sensu, tak wiesz, ja lubię sobie z kimś porozmawiać. Myślałam, że pokażesz nam coś następnego. Tutaj, o. Jejkuś, jak tu wieje na tej plaży. Kochani, dobra, no daję wam jeszcze sekundkę. Strasznie wieje, zimno się już zrobiło, zima jakaś dzieje, nie wiem. Brr. Zima na plaży, a u nas teoretycznie słońce. Trzeba sobie zrobić jakieś mini wakacje. Dobra, kochani, szybciutko. Jest Jerzy, Jan, Alina, Agata. Aha, no i muszę tutaj napisać, że jeszcze 4 literki, a tak. No ale słuchaj, jest takie imię w ogóle z 4 literkami, a zobacz, jak długo na Agatkę już czekałam. Jedno? Słuchaj, jedno imię, no ale co ty wymyśliłeś? Tylko wiesz, nie ma ludzi przed telewizorem, zobacz, nikt w ogóle nie dzwoni do zagadek. Ja nie wiem dlaczego, no może dlatego właśnie, że mówisz, że jest długi weekend, już pewnie część osób sobie wzięło wolne dzisiaj i nawet już wczoraj wyjechała, albo część osób właśnie skończyło pracę, pakuje się, nie ma czasu na rozwiązywanie zagadek, albo jest już w drodze, może po pracy od razu wyjechali, a nawet jeżeli nie wyjechali, to na pewno mają jakieś piątkowe wieczorne plany. Zobacz na zegarek, która jest godzina. Myślę, że też gdyby ciebie tutaj teraz z nami nie było, no wszyscy byśmy oczywiście strasznie płakali, ale byłbyś sobie na przykład w kinie z żoną, albo na kolacji z żoną, albo na spacerze z żoną. Nie? Pozdrawiam żonę reżysera. Reżyser powiedział, że bardzo by chciał, że cały czas o tym marzy i nie może się już doczekać, kiedy wróci do domu. Dobra, kochani, nie wiem, co ten reżyser wymyślił, ale szukamy, obiecuję wam, że to jest ostatnia runda tej zagadki. No więcej rund już chyba nie może być, bo chyba nie ma w ogóle takiego imienia z 5 literkami, a skoro z 4 jest jedno, to z 5 już w ogóle nie ma. Słuchajcie, 4 literki, a muszą być w tej propozycji imienia. Ja czekam tylko 9 chwilek. Reżyser mi obiecał, że jeżeli 10 chwilek nie wystarczy wam, to po prostu tę zagadkę zmieniamy. Także jeżeli jest jedna osoba, która chciałaby powalczyć o nawet 1000 zł, walczymy tak. 100 gwarantowana za odpowiedź i 900 zł w bonusie. Czytam wam 5 bardzo prostych pytań, się odpowiedzi mi na te pytanka i na tę zagadkę prawidłowo, to zabieracie w sumie 1000 zł i te pieniądze są w zasięgu waszej ręki. Teraz widziałam, że tam w sejfie jest troszkę pieniążków, więc negocjuję, jak widzicie, walczę o was. Jest szansa, ale musicie błyskawicznie do mnie do studia trafić, szybciutko się zgłosić. 8 chwilek, dokładnie tyle czasu nam zostało. Nie czekajcie. Jest numer telefonu, jeżeli jakiekolwiek imię, dokładnie 4 literkami, a przy... Słucham? Nie, chyba żartujesz. Ale kto? Teraz? Oh my goodness. Wy mi zawsze podprawiacie humor. To znaczy trudno go
poprawiać, bo jest dobry zawsze chyba, prawie zawsze. No, z nikim tak nie mam jakoś. Kochani, zero. Jakaś zazdrość w firmie? Zazdrość? Zacznę całą rodziną. Piotrek. Wariat jesteś. No dobrze, ale mamy zero, więc musimy już kończyć chyba. Prawda? Słuchaj, jeszcze, no, to co robimy? Dobrze, jeszcze sekundkę, zaczekam jeszcze sekundkę i kończymy. No ja mogę, wiesz, ja to bardzo szybko umiem zrobić. Ale może jeszcze ktoś się zgłosi, no, dajmy szansę. No. Kochani, czy jest jedna osoba? Teraz, szybciutko. Nie. 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 No wiesz, jak mi dajesz takie ultimatum. Ale ciężko, no może... Może byś pomógł, co? Ci mężczyźni to teraz w ogóle zero kultury. Zmieniamy zagadkę. Dobra, dobra, no już nie kombinuję, no. Ale rozwiążmy tę zagadkę, no. Jak ty masz lepszą propozycję? Jaką? Jaką? Nie. Znaczy dobrze, cieszę się, ale myślałam, że kończymy, no. Słuchaj, ale ja nic nie zrobię, no widzowie muszą się zgłosić, widzowie muszą mi podać odpowiedź, muszą dzwonić, mieć tą propozycję, no a jeżeli ty mówisz mi, że jest jedno takie imię, no to jak myślisz, kto wpadnie na prawidłową odpowiedź? No chyba nikt.
to. Wiesz co? Nie, no co ty, nie chcę więcej pieniędzy. Dużo pieniędzy dajemy, tylko wiesz co, ale skoro kończymy, ja nie wiem, czy ktoś się wpadł na prawidłową odpowiedź, a jeśli ma tę odpowiedź, to może się upewni i szybciutko po prostu się do nas zgłosi. No bo zobacz, nie słyszę telefonu, a mamy dużą wygraną. Skąd wiesz, że o to chciałam poprosić? Czytasz w moich myślach? Ja zaczynam się bać. Dobrze, kochani, zobaczcie, mamy na pierwszym miejscu samogłoska A, później jest puste pole, w którym musicie wstawić literkę. Na trzecim miejscu znów jest samogłoska A, dwa puste pola, no i tutaj musicie wstawić literki. Samogłoska A, dwa puste pola i samogłoska A. Jak wam się podoba nasz taki mini wykresik podpowiadający, jak wygląda to imię? Kochani, czyli tak, mamy tutaj... A, już nie będę tego wpisać. Jak to wstawić? Pieniądze walczymy. Szybciutko, dobrze? 704, 304, 304. Jeżeli masz pomysł, ja wiem, jest tylko jedno takie imię, jedno imię pasujące. No ale może jedna osoba skojarzyła. No, wiem, że nie jest łatwo, z drugiej strony zobaczcie, o jakie pieniądze walczymy. To nie jest 100 zł. Jak to kończymy program? Panie reżyserze, no... Ale jest plus. Reżyser nam nie zabierze tej zagadki. Przynajmniej przez chwilkę jeszcze. No tak, ale nie zagraliśmy tamtych zagadek, które miałeś przygotowane, no to jednak, wiesz, jutro je musimy zagrać. Kochani, ja już was bardzo serdecznie zapraszam na jutrzejszy program. Spotykamy się tradycyjnie od ostatniego czasu, 16:30, także już nie mogę się doczekać. A też mi się tak wydaje, Piotruś, wiesz? Tak myślę. Ale wiesz co, ja myślę, że tak właśnie jest. Tak między nami, tak myślę, że tak jest. No. No, też tak myślę. No. Też chyba, że tak było, nie? No. Tak, ja jestem prawie pewna. Dobrze, ja mam taką propozycję tutaj dla panów z reżyserki i dla siebie samej. Jeżeli ktoś za chwilkę wygra te 8000 zł, rozwiąże tę zagadkę, dajcie mi jeszcze sekundę, no bo zaraz kończę program i tak się w zasadzie już prawie pożegnałam z widzami, także to pamiętasz, co mi Rafałku obiecałeś kilka lat temu. Zrealizujesz to w końcu? No proszę. No. Dziękuję. Dobrze, to teraz trzymam kciuki za jedną osobę. Możesz sobie wybrać. Dobra, zaczekajmy jeszcze chwilkę. Z wami to można zwariować. Kochani, 8000 zł. Dla kogo?
Dobrze, ale czy jest jedna osoba? No, panie reżyserze, ja bym chciała, żeby ktoś tę zagadkę rozwiązał. Jezu. No dobrze, trzymam kciuki za tę jedną osobę. Może ktoś jeszcze się przyłączy do naszej zabawy? Kto? No. Słuchaj, no już nie mamy wyjścia. Teraz musimy zakończyć, jakby zaczekać do końca programu, tak? Ja i tak muszę zakończyć program, więc musisz mi dać sekundę. Strasznie mi przykro, że nie chcesz. Ojej, z przyjemnością. Oczywiście, że tak. Ja was teraz oficjalnie już zapraszam do siebie co tydzień. Możecie wybrać sobie dzień i godzinki. To nic, coś wymyślę. Dobrze. Także ja was już oficjalnie do siebie zapraszam. Tak. Zależy, co to znaczy. Mam duże łóżko. Bardzo dużo. Dobra, skupcie się przez chwilę jeszcze, no. Znaczy ja nie mogę przez was. Słucham. Dobra, no. Nie wiem, jak będziesz potrzebował, no to udostępnię, no. No, jak myślisz? Ale ja generalnie, jeśli po królewsku ugościć znaczy ugotować, to nie. Jasne. Jasne, jakoś nie wierzę, że weźmiesz.
Kochani, reżyser mówi, że musimy kończyć. 43 sekundy dostaliśmy od reżysera. Tutaj mówi, że żarty Monia się niestety skończyły. Ja z przyjemnością usłyszę mojego zwycięzcę. Nie mogę się już doczekać, żeby komuś z was dać nawet 8000 zł, ale chciałabym, żeby to nastąpiło możliwie szybko. Kochani, chcę usłyszeć jedną osobę. Jakiego imienia szukamy? Masz jakiś pomysł? Jeżeli tak, to nie czekaj, bo masz 25 sekund na to, aby udzielić mi prawidłowej odpowiedzi i jeszcze do tego wybrać numer w tym czasie. Radziłabym się pospieszyć. Uwaga! Kto wybiera numer? Słuchajcie, ostatnie sekundki. Uwaga! 5, 4, 3, 2, 1 i teraz. Halo, jest telefon, nareszcie, dzień dobry. Dzień dobry, Anastazja. Bardzo, bardzo dobrze, właśnie stówka jest już pani, teraz szybciutko Anastazja. Bardzo dobra odpowiedź, a mam teraz pytanka bonusowe, mało czasu, ale pani spokojnie ma 30 sekund. Dobrze, 5 pytanek tradycyjnie, 30 sekund, jest pani gotowa? Tak. Podaj wynik mnożenia 3 razy 3 razy 3. 3 razy 3, 9 razy 27. Który polski klub reprezentuje nasz kraj w Lidze Europy UEFA? O, nie mam pojęcia. A jakie pani zna kluby? Na przykład. Proszę strzelać, znany bardzo. Jaki? No jaki? Polski klub reprezentuje Polskę. No. Legia Warszawa. Tak, jakiego państwa stolicą jest Jankce? Ojej. Czas nam się skończył, strasznie mi przykro. A tutaj no jednak pan pomógł. Szkoda, że się nie udało. Do jutra, kochani.